Cześć, witam was bardzo serdecznie. Słuchajcie, z tej strony Kałach. Na początku, panowie, nie zapomnijcie, przepraszam, o ocenie tego materiału i o zostawieniu komentarza. Kontynuując, dymy w Europie są potężne i po prostu tutaj zostaliśmy okrążeni. Dopiero sobie włączyłem tą grę, po 2 dniach nie nagrywania jej, więc zobaczmy, jak to wygląda. No, musimy się spróbować przebić, to jest bardziej niż pewne. Z jakiejkolwiek strony musimy się przebić. Chociaż widzę, że tutaj alianci, przepraszam za ziew, jest bardzo wcześnie rano. Chociaż sądzę, że alianci dadzą sobie tutaj radę. Mają dużo wojsk, to sądzę, że Niemcy nie wytrzymają. Dobra, udało mi się odbić te tereny, tak? Tereny, super. Połowa niech zostanie. Dobra, świetnie, wy do góry. Jedna dywizja idzie na Metzt. Bo alianci tutaj nie wejdą, bo mimo że to jest pusta prowincja, to są naprawdę troszeczkę głąby i będą się wokół niej kręcić. Okej, zrobione. O kurde, ale jaja, naprawdę. Chociaż, wie, te 5 dywizji gdzieś tu. No i powiem wam tak, ostra wojna, M1 Garandy strzelają, bo słyszę, mimo że ich wtedy jeszcze chyba nie było. Więc... super. Atakujemy na ostrej bombie. Po prostu musimy teraz... O, dobra, Niemcy polegną. Koniec Niemiec. Naprawdę koniec Niemiec. Teraz sobie alianci już sami powinni naprawdę poradzić. Tak sądzę, że to zrobią. Czas by było wycofać chyba moje wojsko z Niemczech. Halo, lag. Okej, the German Empire White Peace the Belgium. I co teraz? Nie mamy ze sobą już wojny. Mamy. Ale dalej macie z Soviet Union, a ja mogę zrobić Leave the Faction zaraz. Okej, weźmy dywizję. I to dzięki nam padły Niemcy. I to mówię naprawdę, dzięki mnie padły Niemcy. Jezus Maria, widzicie te jednostki? Armed Strikes, czyli German Delegation Hand by bla bla bla. Dobra, cofamy teraz moją armijką piękną. Miałem tutaj robić operację Czerwony Smok, prawda? Do Dunkierki, ziomek. Super. I zobaczcie. Miałem robić operację Czerwony Smok, już jestem na... Znowu jakiś lag, halo? A, no tak, to teraz są te lagi po PiSie, więc... Treaty of Vassalis, ok, Early Heavy Tank, dziękuję. I znowu jakiś lag. I znowu coś się stanie, wiecie? A nie, tutaj nie ma po prostu informacji. Dobra, zróbmy jeszcze to. Brytowie mnie tutaj wzywają do wojny. Czy ja wyjdę na wojnę z kim innym? To wiecie, są dalej w stanie wojny z aliantami. Polska powstała, zobaczcie. Wyjdźmy z Ententy. O! Dobra, te 24 płyną. Okej, czyli tak, wy jesteście ustawieni w tym miejscu. Jezus Maria, ile oni mają dywizji. Dobra, nieważne. Operacja Czerwony Smok musi zostać przeniesiona. Ej, czy ja dostałem w ogóle wyspy? Halo? Mnie ojebali z tych wysep. Nie, dostałem. Dobra, świetnie. Jak to defity? Amerykanie, wy jesteście naprawdę uber słabi, nie? Bierzmy po prostu wszystkie floty. Już naprawdę nie mogę na to patrzeć. Stawmy je tutaj. Przygotujmy się na następną operację, po prostu Czerwony Smok, tylko tym razem już na Chiny ta operacja. Ale jaja. Freaking Company 3, dziękuję bardzo, saperze. Okej. Okay. Panie, dołącz pan do tego marszałka. Panie marszałku, proszę się zastanowić, będzie pan atakował z Korei. Proszę ustawić wojsko. Pan Marines, tak, cofać. Jednak nie będziemy przeprowadzać operacji Czerwony Smok. Ta operacja byłaby zbyt ryzykowna. Zaraz będziemy musieli unicestwić Chińczyków, bo brakuje nam wszystkiego i nasz przemysł praktycznie się nie rusza. Więc panowie, zróbmy to tak. Marines. Zebrać wszystkich do kupy. Ty będziesz... A w sumie olać.
Okej, okay, rozdzielmy floty. Flota numer 1 do Hiroshimy. Flota numer 2 do Tokio. Okej. Okay. Mogę to zrobić? Nie mogę. Okej, okay, czyli mamy to wyszukane na full. Artyleria się powoli robi. Czołgi mnie mało interesują. Bronie 500 dni, więc podziękuję. Jak może... dni to jest za dużo. Co ja mam robić? Co mam robić? Okej, okay, dobra. Panie Marinero. Pan Marines będzie robił takie coś. Pierwsza dywizja z Hiroshimy. Musimy zająć tutaj te porty w Nanjingu i dalej, nie? Ostrożni. Ale musimy to zrobić. To jest zajęte. To nie ma wyjścia. Jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że mój desant zostanie po prostu rozbity na wybrzeżu. Ale mam nadzieję, że się tak nie stanie. Super. Dobra, czyli to jest gotowe. Super. Super. Mam tu jeszcze gdzieś port? Dobra. Zostawmy to w ten sposób. Tutaj są 24 dywizje, które nie znaczą praktycznie, które znaczą praktycznie tyle co nic. Hej, ty się możesz wycofać. Ty przejmiesz moich Marines. Wykokszony. Te 24 dywizje zostanie umiejscowione chyba z moim marszałkiem. Robiłem teraz Leave Entent i po prostu musimy zrobić wojnę z Chinami. Musi być wojna, chociaż mógłbym chyba ją teraz nawet opuścić. Właśnie. Na co czekać? Tyle, nie? Democrats cannot justify war goals. Czy was popierdzieliło już do końca? Chyba tak, patrzcie. O, teraz mogę. Wypowiadać wojnę. Trudno. 0% napięcia światowego. Świetnie. Szykujcie się na wojnę, Chińczycy. Nadchodzę. Nareszcie nadchodzę. Nareszcie. Wyłącz to. Robić mi tutaj doktryny powietrzne. Okej, okay, czyli pan El Marinaro jest gotowy. Te 24 dywizje zostaną użyte jako wsparcie. Dajcie mi tutaj generała z mózgiem. Ty, kolego, płyń jak najszybciej. O kurde, ja widzę, że oni tutaj mają nawet czołgi. To będzie bardzo ciężka wojna, panowie, bardzo ciężka. Te dwie dywizje, które mają zero organizacji. Kurwa, to będzie tragedia. Dobra, wycofać to. Ty, nie otrzymałem tego niemieckiego. Świetnie, aha, bo Niemcy zostały wybrane, teraz są prodemokratyczni. A, Polska, prawda? Proszę bardzo. Piłsudski. Austria prodemokratyczna. Czechy prodemokratyczne. Okej, okay, czyli z 900... Tak, czyli teraz Sowieci biją się z aliantami. A ja, że wyszedłem z Ententy, to Sowieci nie mogą nic zrobić, he. Znaczy, to Sowieci, no, to Amerykanie nie mogą nic zrobić. Kurde, no wiecie, o co mi chodzi. Leave Entent. Okay. Interwencja na Syberii, co to jest? Concord Focus Against Soviet Union. Dobra, na razie to mnie interesuje po prostu wojna z Chinami, czyli nie będę te robił jakichś konkwerów przeciwko Sowietom. Chcę ogarnąć tą moją po prostu wielką flotę. Same okręty podwodne, nie? Jakiś większy port? Dobra, czyli okręty podwodne zajmą się po prostu ochroną tego. Moja jedna wielka flota zajmie się ochroną postów, właśnie, żeby tutaj było bezpiecznie. Moja druga wielka flota
Też zajmie się ochroną tego. Na patrole ruszę. Was wycofam. Tutaj zaopatrzenie jest tragiczne, z tego co widzę. Więc wracajcie do Hiroshimy. Co zrobić z tymi 24 dywizjami? Chyba je ustawię też tutaj. Nie mam innego wyjścia, że tak powiem. I wy będziecie atakowali tutaj. Ale patrzcie, ile tu jest dywizji. Ile Chiny mają wojska? Kurwa, oni mogą mieć od 600 do 1200 dywizji. Pojebało ich już całkowicie? Ja pierdziele. To jest chyba wojna, w której ja sobie nie poradzę. Chyba wojna, w której ja zdechnę. 1200 dywizji. Nie no, jeszcze takiego scenariusza w hoju nie widziałem, nie? By ktoś posiadał 1200 dywizji, naprawdę. I tak Boga kocham, nie wiem o co chodzi. Przecież oni mają tyle wojska, że to jest normalnie tragedia. Chociaż żeby mi się udało stąd wycofać, jak zacznę przegrywać, kurde, bo to będzie naprawdę śmiechu warte. Już nie chcę myśleć, ile oni mają floty. Mało, zero praktycznie. 3 statki czy tam coś, to dobra. I na morzach będę dominował, ale na lądzie chyba nie ma opcji, tak mi się wydaje, z tymi Chinami. Robimy cel wojenny, no cóż, musimy czekać, bo jest tragedia na razie, tragedia. ...1200 dywizji, panowie. To jest coś. To jest naprawdę coś. 1200 dywizji. Jak ja mam grać w tą grę teraz? Jak Chinole mają 1200 dywizji? Powiedzcie mi. To jest nie do pokonania. Patrzcie, przecież ja tutaj infrastrukturalnie już nie wytrzymuję, oni mają tu tyle wojska. Mam za bardzo beznadziejny port też. A nie mam jak go wybudować, no bo wiecie. No nie ma jak, nie ma jak po prostu. Że ja tu zostanę zmieciony z powierzchni ziemi, ja tu powinienem bunkry zacząć chyba budować. Albo ruszyć już na Sowietów. Sowieci by byli celem łatwiejszym i przyjemniejszym, bo Sowieci ile mają wojska? Aha, od 700 do 1000. Dobra, no super. Ale jaja. Och kurczę, nie wiem, spróbujemy się stąd przebić tutaj, zjednoczyć te wojsko, no nie mam pojęcia co spróbuję zrobić. Powiem wam tak, wypowiem wojnę i stracę terytoria i to będzie chyba koniec. Bo, no kurde, 1200 dywizji Chin. Te. Nie no, może mają z 800, rzecz biorąc, ale zobaczcie jakie, ale ja powinienem mieć lepsze wojsko. Nie zadbałem też o budowę infrastruktury w tych rejonach, prawda? No zobaczymy, jak to będzie wyglądać zaraz. Bo sądzę, że bardzo źle. To jest zero infrastruktury. Nawet te dwie dywizje wycofam po prostu do Hiroshimy. Żeby oni mieli dwie dywizje więcej zaopatrzone. Bo to... Ale jaja. A ty to, wiesz co, ty to byś się musiał naprawdę przebijać na północ teraz. To jest nasza ostatnia szansa. Przebić się wojskami na północy i skoncentrować po prostu natarcie na tych terenach na południe. Desant może odwróci uwagę, ale sądzę, że wszyscy Marines zdechną. Potrzebuje większych portów chyba na zaopatrzenie, prawda? Tak, potrzebuję większych portów, tylko nie mam jak je wybudować, bo pracują tylko 3 fabryki. Wiecie co, może zacznę to robić teraz.
Niech się budują po prostu. Zobaczymy. Zobaczmy, kurde, za Chiny. Ty, może te desanty przygotować tutaj lepiej, na te rejony. Tutaj się zdesantować. Jak zjednoczyć całe... Ty, to nie jest zły pomysł, patrzcie. To nie jest zły pomysł. To naprawdę wam mówię. Dobra. Zaczniemy. Tak, czemu ja tego wcześniej nie wymyśliłem? To będzie mój master plan. To będzie właśnie mój master plan, panowie. To jest coś, co wymyślił Kałąch. Coś, co da nam zwycięstwo. Dzięki temu posunięciu możliwe, że mam jakiekolwiek szanse, bo tak naprawdę nie mam żadnych. Możliwe, że mam jakiekolwiek szanse. Przygotować się do inwazji. Wszystkich poproszę do portu. O kurde, powiem wam tak, to będzie jedna z najcięższych wojen, jakie będę prowadził. Rainfalls Imperial Navy, Dockyard Expansion. Dobra, róbmy Dockyard Expansion, mam wyboru. Będzie jedna z naprawdę to będzie jedna z najcięższych wojen, jakie będę prowadził. Bo oni mają tutaj przewagę 10 dywizji na moją jedną, więc ja bym nawet z chęcią to oddał. Kupił się na obronie tutaj na rzekach. To będzie broniło rzeki. To będzie broniło tego. Zobaczmy, jak to będzie wyglądało, nie? Bo wyboru zbytnio nie mam. Ty, mam pomysł. Ale mam pomysł. Zaraz wam pokażę, o co mi chodzi. To wszystko za dużo. Za dużo czasu będzie trwało. Ale mam pomysł. Wypowiem przed wypowiedzeniem wojny. Patrzcie, Submarine One i... Bo ja tutaj coś produkuję, nie? Właśnie. Patrzcie, ja przecież mógłbym dojść do Ententy, chyba, nie? Nie lubią mnie. Muszę mieć poparcie demokratyczne, czyli już tego nie zrobię, a sprzymierzyć się ze związkiem? Nie mogę, musiałbym być komuchem, ale jaja, ty. Dobra, no nie wiem, zobaczymy zaraz, jak to wszystko wyjdzie. Niech te dywizje się powycofują tutaj na linię rzeki. I kurde, no musimy się bronić. Szkoda, że tutaj rzek nie można budować. To bym wybudował tutaj rzekę też po prostu i bym się bronił w takim kwadracie. Może to wyjdzie jakoś, zaraz zobaczymy. Engineer campaign. Ja pierdzielę, ale dymy, panowie, naprawdę. Jak z tą wojną? Już mi gra zaczyna nawet klatkować. Ale ta wojna to chyba będzie, panowie, dopiero w nowym odcinku, tak mi się wydaje. Ale naprawdę... Który port się robi, tak by the way? Ten, okej, super. I ty się rób. Ty powinieneś się robić jak najmniej. Ja pierdzielę, 70. Tutaj ten, ja mam tu tylko 48 dywizji, nie? Ale jaja. Banzai Motorized, masz coś jeszcze do dodania? Tutaj nie masz. Tutaj mam lekkie czołgi, dywizje lekkich czołgów, nie? A jakbym to zrobił w ten sposób? Lekki. No to by spoko wyglądało, tylko że panowie, potrzebowałbym produkcji lekkich czołgów, na które sobie nie mogę pozwolić, bo ja ledwo produkuję to, co mam. Moja artyleria już jest na minus ponad 2000 przez te zjadanie zaopatrzenia i ja pierdzielę, ej. Nie, no to naprawdę nie będzie miało sensu chyba. Ech, kurczę. Wie co, to niech się na razie zatrzyma. Niech po prostu stoi w miejscu. Ruszy to i ruszy desant. Może uda mi się zjednoczyć, kurde, jakoś front. Zaraz zobaczymy.
Bo gdybym zjednoczył ten front, ten port z tym, to miałbym dwa razy więcej zapasów w tym miejscu. To powinno mi dużo dać. Dockyard Expansion mi da w Kansai, a co to jest? Właśnie, co to jest za prowincja? To jest South Korea, ale jak ty się nazywasz, kolego? Pulsan, a Pulsan, okej. Okay. Lipa, czy tu jakiś Dockyard Expansion da Kansai? Ucał, przepraszam, Kurt Islands. Nic mi tutaj nie da. Early Heavy Tank, teraz mi pozostało tylko się, kurde, chyba modlić. Tak naprawdę. Bo to, co się zaraz wydarzy, to jest po prostu historyczna chwila w Hearts of Iron 4, nie? Ale będę musiał chyba was na to zaprosić w następnym odcinku, panowie, bo jest dopiero 140. Chociaż wiecie co? Dobra, przeciągnę ten odcinek, żeby już was tak nie męczyć, nie? Przeciągnę troszeczkę dłużej ten odcinek i ustawimy sobie... Ja pierdzielę. Nie mogę wierzyć, nie mogę po prostu uwierzyć w to, co się stanie za niedługo. Nie wiem, no tutaj obroda też mi się wydaje poronionym pomysłem. Wy dalej macie wojnę z Sowietami, nie? Dalej. Ale Francuzi nic nie zrobią Sowietom chyba. Nie dadzą rady po prostu. Nie dadzą rady. Ile na cel wojenny? Jeszcze tylko 20 dni, panowie. O Jezus Maria. Przepraszam bardzo, 15. Nie, no dobrze mówię, 25, przepraszam. Już mi się po prostu miesza w głowie wszystko, wiecie? Jestem tak zszokowany tą sytuacją, która się wydarzyła teraz w Chinach. Chiny mają tyle aż dywizji. To oni są na volunteer only. Co się stanie, jak oni przeskoczą na jakieś extended conscription czy coś w tym stylu? To będzie dopiero wtedy dym. Ja muszę też przeskoczyć na jakieś potężne prawo, bo tutaj manpowera to ja tutaj stracę miliony dosłownie. W sumie te dywizje są zorganizowane, jakby je szybko wysłać tutaj i przebić się tak, żeby podzielić te Chiny na dwa, ufortyfikować się, rozbić wojska w Mandżurii, podesłać wojska tutaj, wycofać Marines, przygotować kolejny desant, popchać się wojskami na południe, Marines by zajęli tutaj te wyspy, te tereny. Mogłoby to wyjść, tak szczerze. Tylko to musi się... Najważniejszy jest ten desant, wiecie. Dobra, trzeba artylerię podgonić, bo ta artyleria coś tutaj sobie nie radzi, nie? Właśnie o tym mówię, wy sobie nie radzicie, panowie. High Seat Fleece, dobra, byle co po prostu biorę, nie? Bo wiem, że za niedługo wchodzę do wojny z demonem. 160, o kurde. Praktycznie tylko zostało mi, panowie, 10 dni na tą wojnę. Więc miejmy nadzieję, że uda mi się zwyciężyć. Tutaj jest jeszcze ktoś faszystowski na tym świecie w ogóle? Bez powiązań. Czemu tak dziwnie mówię teraz, bo sobie podpalam? Jak coś. Nie chodzi o to nawet, że się stresuje, nie? Nie ma czym stresować, bo... Zostanę pobity, ale... 92? No. 73? Dawaj. 74 za niedługo będzie. Już czas jak wolno leci, widzicie? Full speed. Ale wolno leci czas. Dlatego, że po prostu gra teraz już nie wytrzymuje. Sądzę, że mam gdzieś 20 FPS-ów. Dobra. Trzeba to zrobić, panowie. Jak się rzekło, tak trzeba to zrobić. Jeszcze fajnie było, jakby do Ententy doszli, wiecie? Tak naprawdę by było fajnie.
Patrzcie, mało wojska mają na granicy. Go! Czemu wy nie ruszacie? Zajmować prowincję z infrastrukturą. Już! W tej chwili! Fakt, że wiem, że nie mam organizacji, ale no nie mam wyboru. Patrzcie, ich wojsko się gdzieś cofło. Tutaj się wycofałem i tutaj się będę bronił. Mam nadzieję, że się będę bronił. Dobra, zmienimy prawo poboru. Czemu nie mogę? Więcej niż 40% napięcia światowego, więc ze mnie z jaja robicie? Mam pomysł, wytrzymajcie troszeczkę, bo już idzie do was wojsko. Dobra, Marines, halo, Marines, go. Wszyscy wyruszać, bo to się długo nie utrzyma, ja o tym wiem. Zajmować pozycji jak najwięcej. Dockyard Expansion, dziękuję. Zróbmy Dockyard Expansion 2. Patrzcie, mam szansę ich okrążyć, kurde. Bo oni tutaj portu nie mają, oni zdechną. Braku zaopatrzenia, powinni bynajmniej. Błagam was, zróbcie coś, panowie. Czemu wy uciekacie? Wy macie iść do przodu właśnie. Halo. Płyną moi Marines, panowie, bohaterscy. Do ataku ruszyć. Dobra, zaopatrzenie już idzie lepiej, bo chyba zdobyłem więcej terenu. Na to wygląda. Ja pierdzielę, ale to jest wojna wszechczasów, nie? Naprawdę, nie wiem, co oni zrobili z wojskiem. Nie interesuje mnie to nawet. Ale mam nadzieję, że będą robić tak więcej i częściej. To jest kluczowe. Ta prowincja musi upaść. Znaczy, to muszę zająć. Zajmę to. Świetnie. Panowie, musimy to odbić. Poczekajcie, stójcie w miejscu, ok? Płyną Marines, ale tutaj desanty się nie powiodą. Patrzcie, jak są obstawieni. O kurde. Ale jaja. Poczekajcie normalnie, bo nie wierzę was tym oczom. Kurde, nie, bo oni się wymkną. Bronić tych terenów do upadłego. Ten port ma 30, ten ma 30 właśnie. Zapasy tutaj powinny płynąć, tak szczerze. Mam jakieś okręty. Wezmę się tam byle kogo na razie i dam ci konwoj raiding na to. Żeby może trochę jebniemy im po handlu. Może mi się uda w jakiś sposób to zrobić. Okej, okay, jedna dywizja się tutaj przedostała, więc spróbuj pomóc w natarciu na ten port. Okej, okay, połowa wojska atakuje na północ, połowa atakuje tutaj. Chociaż wiecie co, więcej tu, bo mam większe szanse przebicia się. Więc do ataku ruszajmy, panowie, bo będzie ciężko. Dobra, nie mogę im pozwolić się stąd wyzwolić. Mogę im pozwolić po prostu tutaj cokolwiek zdobyć. Ale do ataku ruszamy, panowie, na ostro. Moi Marines będą walczyć do końca. Tutaj się bronią, oni są w defensywie ustawieni na ostro. To do ataku. Zamęczyć ich na śmierć. Patrzcie, oni tu mają attrition, low supply, in combat, no, mądre. Zamęczyć ich tutaj na śmierć, zamęczyć. Niech te zmotoryzowane wejdą do walki, bo one dużo mi dadzą. Oni mają posiłki na północ. Ej, nie zajęłem tego portu jeszcze. Bardzo słabe. Ta dywizja się w ogóle nie zdesantowała, nie wiem dlaczego. Cholera wie, no, konwoi mam na pewno wystarczająco. Okej, okay, panowie. Miejmy nadzieję, że to wystarczy. Miejmy nadzieję, że to mi wystarczy. Chociaż w sumie widzę, że tutaj zaopatrzenie nawet jest okej, okay, nie? Nawet. Już myślałem, że się pobiłem. Kurde, ja taki szok łapę. Dobra, wy sobie dajcie siana. Odbijecie ten atak. Idą dywizje na wsparcie. Wysłałbym tu więcej woja, ale wiem, że mi się nie uda. Okej, okay, zajęliśmy tutaj dwoma dywizjami coś, ale tu jest tak 12, 11. Gdzie ja mam atakować?
Dobra, ruszajmy na te 11. Już ci baristo, już tak ich spisałem na straty, tak szczerze. Ty, mam tutaj port. Tak? Dobrze, płyńmy. Płyńmy. Co jeszcze? To wszystko chyba. Tak. Płyną wszyscy Marines. Więc zajmijcie ten port. Tutaj się nie mogę przebić jakoś bardzo dziwnie. Tu jest dosyć dużo dywizji, oni mają nawet organizację, więc... Dobra, jakiegoś tutaj expo łapiesz. Marines tutaj wytrzymają? Czy nie radzą rady? Dlaczego tutaj te 17 dywizji nie płynie? Właśnie o to chodzi, wy macie płynąć, panowie. Do przodu. Musicie pomóc. Chociaż tutaj się fajnie poprzebijałem, ale zdobycie tego portu jest najważniejsze na razie, wiecie? Tak bardzo najważniejsze. Dobra, z tym będziemy się już męczyć, panowie, w następnym odcinku. Bardzo dzięki za oglądanie, pamiętajcie o łapeczce. Ja się z wami żegnam. Hejka.